Cześć, witajcie prepersi. Znowu ja, Mariusz. Dzisiaj filmik nietypowy, bo udaliśmy się, słuchajcie, na dach. Taki mam mały, że tak powiem. O, będzie zaraz burza. Ja tu jeszcze wyjdę na górę. O, tu jest włas. Tędy się wchodzi. Tu mamy nasz słynny sklepik na dole. Prawie pełnia księżyca i słuchajcie, od południa idzie burza. Tyle co siewki nie zdążyły jeszcze wzejść. Oczywiście już przesadzone do doniczek. A tu dzisiaj spadł taki wielki grat wielkości mirabelek. Oczywiście przez 30 sekund, także może większy strat nie zrobiło. Bałem się o samochód, bałem się o nowy z poliwęglanu dach. Tutaj mamy taras zrobiony właśnie z poliwęglanu. Ale nie, na szczęście nie ma żadnych dziur, nic się nie stało, słuchajcie. Za długo tu nie mogę stać. O, jak pięknie. Bo budynek jest, że tak powiem, w dziale zabytków. Może nie ma 100 lat. I może po prostu tu walnąć piorun, ponieważ nie ma instalacji odgromowej. Może kiedyś była, ale to już. Mamy stare takie skikuty anten. No nic nie widać na razie niestety. Samsung A10. Tryb nocy, nie wiem jak to włączyć. Także jest jak jest, słuchajcie. Tam mamy Uniwersytet Śląski, przed nami Wydział Nauk o Ziemi. To ta migająca. Te migające obiekty są kominy, elektrociepłowni Będzin. Tutaj mamy centrum Sosnowca. Tu już jest teren posesji, tak powiem, dach już sąsiada. Tam mamy Johnson Electric, zakłady w Będzinie. Tam mamy zamek. Tam gdzieś w tle widoczne kominy elektrowni Łagisza. No i jeszcze, że tak powiem, zachód. Chociaż mój aparat już tego nie zbiera. Tu mamy jeszcze ten, ale może mi się uda. O! Mamy lampkę błyskową. Coś teraz widać. Mogłem opisać mój dach. Słuchajcie, tu jest. Tędy weszłem. Tu jest strych w środku. Drabina bardzo stara, jak jasna cholera. Ja to wezmę. O, zmniejszymy. Tak to wszystko wygląda. Nie będę za bardzo świecił, bo powiedzą, że jestem jakiś wariat. Bo nikt jak jest normalny, jak burza nie wychodzi na dach. Ale słuchajcie. Taki krótki filmik, przemieszczę się na dół. Właśnie zapowiedź. Na moim kanale troszeczkę będę więcej opowiadał, że tak powiem. Chciałbym wejść w tematy elektroniczne. Jakaś budowa urządzeń, prostych urządzeń, coś a la perpetuum mobile, bo tym się fascynuje. I tematem free energy. Oraz troszeczkę tematyki byśmy weszli trochę w duchowość, trochę ezoteryka. Oczywiście żadne religie, takie rzeczy nie będą poruszane, ale coś, że tak powiem, delikatnie. Chciałem zagłębić wam, bo dużo osób może myśli, że jakieś wahadlarstwo, różdżkarstwo, jakaś moc kamieni, jakieś kryształy, jakaś energia orgonu, budowa orgonitu, bo tego w sieci jest mnóstwo. Dlatego chciałem to tak prostymi słowami wytłumaczyć, bo tam jest wszystko tak zawile. Przybliżyć postać doktora Reicha, jego odkryć, Gebiernikowa, fizyków, oczywiście dużo jest na kanale. Na temat pana Aleksandra Nowaka, to jest wybitny fizyk z Rosji, tam bardziej Rosja, kierunki bardziej Syberia, na pewno w tej chwili około 70 lat, ale bardzo pięknie tłumaczy to na kanale, zachęcam wszystkich. To jest telewizja Tagen TV się nazywa. I to jest cykl programów Człowiek Planety Ziemia. Polecam wszystkim. Obejrzeć zawsze można, wnioski sobie można wyciągnąć, jak ktoś mówi, samemu. Także nic na siłę. Co jeszcze? Troszkę na temat jasnowidztwa.
troszkę na temat coś takiego jak ogniwo Joe'ego. Też ciekawa rzecz. Pan doktor Searle, jego silniki. Też piękna sprawa, bardzo fajne urządzenia budują. W ogóle dużo jest takich rzeczy. Jak ktoś coś odkryje fajnego, to już było 100 lat temu, jak za czasów Nikoli Tesli. Wszystko było, że tak powiem, jak coś było przeciw systemowi, czy coś miało być darmowe, bo coś miało być niezależne od systemu, to było B, trzeba to zniszczyć i takich ludzi lepiej wtrącić do psychiatryka, tak jak tego właśnie wspomnianego pana Reicha, czy innych badaczy. Tesla nie miał troszeczkę jaj, bo to był facet, który był bardzo inteligentny. Tam troszeczkę wszedł. Chciał wejść w układy z Edisonem. Nie z Faradayem, tylko ten z Marconim. To naprawdę Tesla bardzo wiele wynalazł. A przypisuje się wszystko Edisonowi i Marconiemu. Nawet wynalazek radia, łączności, zabawki na sterowane radiowo. Takie rzeczy się w paleniu mieści. Jego silnik elektryczny. No mnóstwo jest tematów. Chciałem to tak usystematyzować. I na moim kanale będzie prosto i krótko. To nie będą filmy, wykłady, to nie będą jakieś dziwne teorie. Nie chcę, tego jest dużo. Chciałem coś zrobić po prostu, że tak powiem, może nie tyle co kopię. Nie chcę małpować tych tematów, ale chcę w sposób przystępny nakierować młode umysły, nie tylko. Że nie tylko jest to, co nas uczył system w szkołach. Postrzeganie atomu, postrzeganie materii. Kolejna perełka wśród tematów to jest na przykład homeopatia. Też bardzo ciekawa dziedzina. Pamięć wody, strukturyzacja wody. To w tej chwili Wikipedia, jak wpiszemy coś takiego, to jest po prostu nienaukowa, nieracjonalna, metafizyczna nauka o jakichś tam zjawiskach, o jakichś tam, że tak powiem, coś co gdzieś badali, ale nie ma pokrycia naukowego. Nie ma pokrycia naukowego, tego naukowego tu jest narzucone z góry przez system. Przez ludzi, przez grono ludzi, którzy rządzą tym światem, to nie ma prawa bytu. To jest uważane za debilizm, za jakieś, że tak powiem, no science fiction i tak dalej, nie? Kolejny jeszcze jeden, ja tylko dzisiaj naświetlam, tak powiem, nazwiska i tam tytuły tematów, które będę sam się poruszyć. To jest, że tak powiem, taka osobistość, jak pan Keshe, jego technologię, może zwrócić uwagę, kiedyś pisze się Keshe. Keshe, technologia jego. Te nano coating, może słyszeliście powłoki jakieś. I postrzeganie po prostu świata, nie? Że wszystko jest, tak powiem, polem grawitacyjno-magnetycznym. Że to nie są cząstki, nie są, to są tylko pola. To się wszystko przemieszcza. To się wszystko reaguje ze sobą i tak naprawdę my jako ludzie, jako cała materia, ta woda jest zbudowana z pustki. To, co teraz uczy nas w szkołach, to, co wiele na kursu, tak powiem, potwierdza, to jest to, że pomiędzy jądrem atomu, które składa się z neutrin, proton i tak dalej, już nie mówię, co jest jeszcze głębiej, bo są jeszcze cząstki, jeszcze są kwarki i tak dalej, ale nieważne. Krążą po specjalnych, tak powiem, trajektoriach elektrony, tak? Czyli taka chmura elektronowa. To się przyjęło w fizyce. Oczywiście naukowcy widzieli coś takiego jak rozwiązaną plamkę z jądem atomu, ale nie widzieli tych elektronów tak goniących swobodnie, bo tego nie da się zobaczyć. To jest po prostu spin, tak potężna prędkość, że nie da się tego nawet mikroskopem skaningowym tego zobaczyć. No ale już się przyjęło, że to tak jest, a nie inaczej, tak to ma wyglądać, taka jest budowa atomu. Teraz naukowcy współcześni dopiero dociekają, że no, coś pomiędzy tą pustką wcale tak nie jest pustka do końca. I pan Keshe wpadł na odkrycie, albo hipotezę, że kosmos to nie jest tam na górze, gdzie ten księżyc w tej chwili, tylko kosmos galaktyki i życie, które ewoluuje jakby, może znajdować się na poziomach, że tak powiem, mniejszego od elektronu. Tam tworzy się życie, wszechświaty, cywilizacje, statki kosmiczne, które mogą wylatywać, tak powiem, z jakiegoś tam urządzenia zbudowanego. No to brzmi to science fiction, faktycznie bzdury na kiju, nie?
tym zajmował się świętej pamięci Marek Podlecki, patron monitor TV, taki był kanał. No, dosyć znana osobistość, na końcu został uznany za chorego psychicznie, ale nie wiesz to do końca. Też zginął w podejrzany sposób, gdzieś taksówka, jakieś przepychanki, były jakieś zamieszki w Bytomiu, czy w Piekarach bodajże, nie, chyba Bytom, gdzieś przejeżdżał na jakieś seminary czy na jakieś wykłady. Nie był trochę naukowiec, to był taki po prostu człowiek, wolny człowiek, który po prostu robił, uczestniczył w różnych zjazdach alternatywnej wiedzy, że tak powiem, nie? Łącznie z panem Janem Taratajcio, z innymi osobistościami, które zajmowały się takimi tematami, że tak powiem. Także słuchajcie, jest 10 minut, 11 minut na kanale, już nawijam. Jakość jest kiepska, ta burza jakoś się rozeszła. Niestety na razie nie będzie tutaj żadnego szału. Także miał być fajny filmik, ale jeszcze wam nagram. Jak będzie jakaś fajna burza, spektakularna, jakieś tam zjawiska atmosferyczne, to staram się wyjść na dach. Tutaj nie wiem, czy zobaczycie. Ja sobie tutaj przeciągnąć zoomem troszkę. O! O! Tam... O, widzicie? Ja przeciągam. Widać takie coś migające. Pięć czerwonych lampek. Widzicie, co to jest? O, tak spustane. O, 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 o. To jest, słuchajcie, no ma problem z wyostrzaniem. O, i teraz. O, widać? To jest radiowe centrum nadawcze Mysłowice Wesoła, albo Kosztowy Maszt. Bardzo duży. Także słuchajcie, kończę filmik. O, jeszcze pięknie coś się nam błysnęło. Może nam się jeszcze raz błyśnie. Trzymajcie się, cześć. To tak, że tak powiem, na zakończenie tego mojego tematu rolniczo-warzywno-ogródkowego. Wchodzimy w nowy dział. Chciałem ten kanał rozruszać, żeby było troszkę więcej tematyki, więcej ciekawych rzeczy. Zacznę od wahadła, od prostych zjawisk, że tak powiem, z promieniem mentalnym. Pobawimy się troszeczkę wahadełkiem, ok? Jutro może zrobię filmik, gdybym miał wolny, będzie ona pogoda tam na balkonie, lub w poniedziałek, wtorek. Jeszcze myślę, że w tym miesiącu, w maju, pokażę wam ciekawe rzeczy. Także trzymajcie się, pozdrawiam i bądźcie gotowi, wszyscy pepersi. Hej!